Monika Taranczewska, witam Was w programie Gość Dnia. W wyjątkowym programie, bo dzisiaj ze mną pan poseł Marek Krząkała. Porozmawiamy tak naprawdę o tym, co wydarzyło się wczoraj w Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie tak naprawdę, no można powiedzieć, dramatialna zmiana. Właśnie, witam Panie Marku. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dziękuję, że udało nam się dzisiaj spotkać i tak można powiedzieć na gorąco skomentować to, co wczoraj się wydarzyło. A jeszcze nawiążę do tego, że tak naprawdę ta cała sytuacja miała początek już tydzień temu w poniedziałek, gdzie była informacja o odwołaniu radnego sejmiku Kawuloka, pana Jana. No właśnie, Panie Marku, na gorąco, na bieżąco wytłumaczmy widzom, co tak naprawdę się wydarzyło wczoraj w Katowicach. Pierwsza i chyba najważniejsza informacja to taka, że PiS stracił władzę w województwie i to jest bardzo pozytywna wiadomość, bo mamy liczne przykłady na to, że ta władza w naszym województwie śląskim była wykonywana źle i niewłaściwie, a przede wszystkim, co najgorsze, była za bardzo upolityczniona. I symboliczna też jest chyba data, bo usłyszałem też wczoraj w tych komentarzach, że akurat minęło 4 lata od czasu, kiedy pan wicemarszałek Wojciech Kałuża tak bezczelnie właściwie oszukał wyborców i przeszedł na stronę PiS-u. Wyborcy nie po to go wybrali. 25 000 wyborców, bo do tego też chciałem nawiązać. Dokładnie tak. Ewidentnie kierował się interesem politycznym, chociaż myślę, że dzisiaj, kiedy ma poważne zarzuty, bo przynajmniej on podawał, że całkiem możliwe, że były defraudacje w Funduszu Górnośląskim, któremu podlegał. Jeżeli okaże się, że to się potwierdza, to pan Kałuża ma nie tylko poważne problemy wizerunkowe, bo jednak będzie postrzegany jako człowiek nieprzyzwoity, jako człowiek, który zdradził. Już miał takie oceny. Ale będzie miał dużo gorsze problemy, ale nie to jest dzisiaj chyba dla nas najważniejsze. Najważniejsze to to, że wróci w tym województwie znowu normalność rządzenia, a PiS został odsunięty od władzy. No to zacznijmy może jeszcze też tak od początku, porządkujmy to. Marszałek województwa Jakub Chełstowski przeszedł właśnie na stronę opozycji. Więc to też jest dużym zaskoczeniem, że zanim poszło trzy osoby, zanim poszły, to spowodowało, że większość właśnie PiS-u na Śląsku zeszła do tej mniejszej części. Tak, do 19 teraz mandatów. Właśnie i śledziłam wczorajszą sytuację w sejmiku, która miała miejsce. Bardzo duże zmiany, duże roszady. Czy może nam Pan o tych zmianach powiedzieć, skomentować? Na przykład została Pani Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca. Dość duże zmiany, ale chyba potrzebne tutaj na Śląsku. Myślę, że zdecydowanie te zmiany są potrzebne. Trudno mi oceniać, czym kierował się pan marszałek. Zakładam, że to nie była ucieczka z tonącego statku, tylko że w imię odpowiedzialności za województwo i tak jak usłyszałem, w imię złej polityki wobec Unii Europejskiej, bo trzeba przypomnieć, że pan marszałek jednak wywodzi się z samorządu i on wie, że jak tlenu samorządy potrzebują środków unijnych i nasze województwo również potrzebuje tych środków unijnych, a niestety fatalna polityka rządu w zakresie i ta niepotrzebna walka z Unią Europejską, ponieważ my w Polsce obserwujemy to, że rząd woli łamać praworządność niż dostosować się do reguł, na które się wcześniej zgodził. Jeżeli ta decyzja i ten powód głównie zaważył, na decyzji pana marszałka, to chwała mu za to. Jednak ten duch samorządowca, mam nadzieję, się w nim odezwał i te zmiany, które teraz będą, właśnie wspomniała panią wiceprezydent Jedynak, myślę, że to jest i to będzie dobre dla samorządów, bo Sejmik będzie uchwalał budżet i mam nadzieję, że on właśnie się wsłucha w ten głos samorządowców, którzy zgłaszają swoje postulaty, a nowy marszałek nie będzie słuchał tego głosu z Warszawy, z Nowogrodzkiej, tylko będzie uwzględniał głosy samorządów, a te borykają się z wieloma problemami. To nie jest tylko kwestia dzisiaj rosnących cen gazu, energii, to jest kwestia przyszłości naszego rozwoju, a bez środków unijnych będzie nam bardzo, bardzo trudno nadgonić i nadgonić jakby nie było ciągle ten nasz cywilizacyjny rozwój, bo jesteśmy jednak w ogonie krajów unijnych. Panie Marku, bo tak nasuwa mi się teraz, śledzimy to, co się dzieje. Sama też byłam na spotkaniu z ministrem Ziobro, na którym uczestniczyła pani Białowąs. Ona też wczoraj nie będzie już zasiadać jako członkini zarządu. No właśnie, w weekend objazd po Śląsku prezesa. Można by było powiedzieć, że jego kontrowersyjne wypowiedzi, czy te kontrowersyjne wypowiedzi mogły jakoś otworzyć oczy co po niektórym? To, co się wydarzyło wczoraj i to, jak prezes jeździł po Śląsku i opowiadał, mówię po Śląsku, bo jesteśmy tutaj, ale on po całej Polsce jeździł i mówił. Czy to powoduje to, że ludzie tracą jakąś wiarę w tą partię? O to należałoby zapytać oczywiście wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale słuchając prezesa, z każdym jego publicznym wystąpieniem człowiek nabiera coraz większej pewności, że pan prezes oderwał się od rzeczywistości, że kompletnie nie rozumie problemów, jakie dzisiaj przeciętny Kowalski, jakiego dotykają. I te jego wypowiedzi, które tak naprawdę są i antyunijne, ale też dzielą społeczeństwo, opowiada tak naprawdę ludziom bajki, a przede wszystkim nie mówi prawdy, całkiem możliwe, ku mojej uciesze, całkiem możliwe, że jego elektorat też przeciera oczy ze zdumienia i widzi, że ten człowiek nie powinien mieć więcej wpływu na to, co się dzieje w Polsce, a niestety ciągle tak jest, że to nie pan premier, tylko pan prezes partii z Nowogrodzkiej decyduje o naszym życiu i o tym, co się dzieje w polityce. No bo zmian będzie teraz dużo i teraz... Pierwszą dobrą, przepraszam, że przerwam, ale pierwszą na pewno dobrą zmianą i posunięciem jest wybór pana profesora Marka Gzika na przewodniczącego Sejmiku. Znam go osobiście, jest to człowiek bardzo rzetelny, kompetentny, człowiek, któremu zależy na dobru wspólnym. Mało jest takich ludzi, którzy najpierw patrzą na dobro wspólne, a potem na swój interes i uważam, że jeżeli on będzie przewodniczącym Sejmiku, to na pewno będzie prowadził obrady w sposób merytoryczny, ale też będzie szukał najlepszych rozwiązań dla naszego województwa. No właśnie, ja bym jeszcze... I stworzy płaszczyznę dialogu, bo to jest istotne. No to w takim razie możemy to jakoś podsumować. Te 4 lata mówię o tym przejściu... bardzo głośnym przejściu, tak jak mówiliśmy, wyborców 25 000 zagłosowało. Tutaj informację przechodzę do PiS-u. Wczorajsza sytuacja, która tylko miała... to jest, pani redaktor, tylko to jest trochę zupełnie inna sytuacja, bo 4 lata temu pan Kałuża wykalkulował sobie, że bycie wicemarszałkiem da mu większe korzyści polityczne. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że marszałek Chełstowski, widząc fatalną politykę rządu, właśnie tą, między innymi tą antyunijną, ale też antysamorządową, powiedział nie, dosyć, więcej tak nie może być i dobrze, że się zreflektował. Ale to nie jest tak, że teraz nagle odwrócił się od swoich wyborców. To jest, jakby nie było, jest to zupełnie inny kontekst. Wojciech Kałuża pozostanie symbolem zdrady, w cudzysłowie, politycznej. Pan Chełstowski pozostaje symbolem i osobą odpowiedzialności za województwo i protestem przeciwko złej polityce tego rządu. I to jest ta drobna różnica. Taką mam nadzieję, że tym się kierował. No właśnie, pan marszałek Chełstowski przeszedł do Tak dla Polski. To jest... do ruchu samorządowego. No i bardzo dobrze, bo... I tutaj moglibyśmy coś więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest zrzeszonych wiele samorządów, chcą dbać o Polskę. Tutaj mamy takie postulaty, sobie pozwoliłam wypisać, że dbanie o środowisko, o demokratyczną szkołę, o nowe służby zdrowia, no to są takie zapowiedzi dość mocne. I teraz pytanie, jak taki zwykły obywatel, mieszkaniec mówi, był z PiS-u i jest teraz w drugiej partii. Jak na przykład zaufać takiej osobie, tak? Zaufać w sensie wizerunkowo. No to jest pytanie do pana marszałka, jak zapracuje sobie teraz na swój wizerunek. Natomiast co chcę powiedzieć. Samorządy od samego początku, kiedy władzę w tym kraju przejęła Partia Prawa i Sprawiedliwości, miały odbierane kompetencje. I to jest cały problem. Nazwa samorząd wywodzi się stąd, że my sami sobie rządzimy. Tymczasem okazuje się, że odbiera się kompetencje, narzuca się nowe zadania, jak chociażby teraz z kwestią załatwiania ludziom węgla, gdzie paradoksem jest, że Rybnik ma na przykład organizować składowisko węgla, kiedy mamy dwie kopalnie w pobliżu, które mają gotową infrastrukturę, mają ludzi, wiedzą jak to robić, narzuca się to samorządom. Nie na tym to polega. Więc, to była taka trochę psychologia. Więc marszałek Chełstowski, ponieważ wywodzi się z tego samorządu, myślę, że on też doskonale rozumie, że Warszawa i władza w Warszawie nie powinna się wtrącać w to, co robią czy to sejmiki, czy to właśnie te szczeble niższego rzędu, bo po to wybraliśmy między innymi marszałka i sejmik w naszym województwie, żeby podejmował decyzje suwerennie, a nie, że byłby upolityczniony i żeby kierował się decyzjami w Warszawie. Nie na tym polega istota samorządu. Więc myślę, że drugim czynnikiem, który sprawił, że pan marszałek Chełstowski zrezygnował i przeszedł na stronę tych, którym zależy na dobru samorządów, to jest właśnie to, że dostrzegł ten problem, że samorządy są za bardzo upolitycznione, a za mało mają wolnej ręki w działaniu. Czytamy w różnych komentarzach, w różnych innych mediach dużymi nawet literami porażka PiS-u. Porażka PiS-u? Myślę, że to jest porażka, ale proszę zauważyć, ktoś im utarł wreszcie nosa, bo przecież 4 lata temu nie zasłużyli na to, żeby przejąć władzę. Tak się chełpili, tak właściwie kupczyli i ten jeden głos, który zadecydował o tym, że rządzą województwem, oni tak go naprawdę ukradli. Kosztem Wojciecha Kałuży i jego moralnych decyzji. Nie mnie go oceniać. On się już sam ocenił i tak jak powiedziałem, na zawsze pozostanie symbolem nieprzyzwoitości i tej politycznej zdrady, więc dzisiaj wraca w tym województwie normalność i to jest najważniejsze i mam nadzieję, pani redaktor, że to jest dobry prognostyk na przyszłość, że województwo śląskie będzie takim dobrym przykładem na to, że w tym kraju naprawdę można zmienić władzę, począwszy od województwa śląskiego, poprzez następne województwa i za rok mamy wybory parlamentarne. Właśnie. Bardzo liczę na to, że odsuniemy tych szkodników, którzy dzisiaj szkodzą Polsce, czyli między innymi partię pana ministra Ziobry, bo przez niego tracimy 1 000 000 euro dziennie. Nie dość, że nie mamy pieniędzy z KPO, które są nam potrzebne jak lekarstwo, to jeszcze płacimy dodatkowe kary tylko dlatego, że on bezczelnie łamie prawo, wmawiając, że to Unia się do niego wtrąca. To jest rozmowa też na drugie może nasze spotkanie, o którym możemy porozmawiać. Te wydarzenia, my też staramy się być na bieżąco, śledzimy to, co się dzieje, jesteśmy na tych najważniejszych wydarzeniach, dlatego to, co się podziało w przeciągu tego tygodnia, to jest naprawdę duża zmiana dla Śląska. I tak podsumowując jeszcze, tak właśnie na gorąco pana komentarz, czy teraz będzie trudno, mamy prawie koniec roku, jakoś ułożyć to, co się dzieje teraz w naszym województwie, żeby zaczęła się ta dobra zmiana. Ja wiem, pan powiedział przed chwilą, że to jest ten krok w przyszłość, no ale to jest nowy porządek, nowe osoby tam siądą, osoby niezwiązane, czy teraz te miejsca zajmą osoby niezwiązane z PiS-em, związane z opozycją. Jak to może wyglądać tak? Tak normalnie na co dzień teraz. Przede wszystkim to, co najważniejsze, to jest szansa na zmianę propozycji budżetowych, bo temat nie jest jeszcze zamknięty i tak jak powiedziałem, zakładam, że nowy przewodniczący sejmiku, pan profesor Gzik, doprowadzi do sytuacji, że uwzględni postulaty samorządowców, bo to jest najistotniejsze. Patrząc, bo jesteśmy w Rybniku, patrząc na nasze podwórko, od paru lat mamy problemy z Rybnickim Szpitalem. Mam nadzieję, że Rybnicki Szpital będzie priorytetem dla nowego, tak, wojewódzki, oczywiście, wojewódzki szpital numer 3 będzie priorytetem dla nowej władzy, żeby go wydźwignąć z tych tarapatów nie tylko finansowych, ale również i personalnych, bo te ostatnie lata pokazały, że ten szpital właściwie się kończy, a myśmy jako rybniczanie sobie nie zasłużyli na to, żeby leczyć się 50-70 kilometrów stąd i jeździć po specjalistach gdzie indziej. Więc już chociażby to pozwala dawać nadzieję na to, że będziemy mogli się ponownie leczyć w szpitalu w pełnej obsadzie i w pełnych składzie, jeżeli chodzi o specjalistów. To Panie Marku, tak na koniec naszej rozmowy zapytam, ta zmiana, która nastąpiła wczoraj, jak wpłynie na przykład na miasta, gdzie jednak PiS ma większość? Jak to może się odbić? Mówię o miastach na przykład tutaj na terenie województwa śląskiego. To jest pytanie do tych samorządowców, na ile w cudzysłowie się temu PiS-owi sprzedali, tak? Dlatego, że mamy do czynienia z samorządowcami, którzy są w pierwszej kolejności gospodarzami miasta, a w drugiej dopiero członkami partii. Jeżeli są samorządowcami, to będą chcieli współpracować również z tą nową władzą i chwała im za to. Jeżeli ktoś ma klapki na oczach i myśli, że pan prezes go zbawi i jest lekarstwem na całe zło, to mu tylko współczuję takiego myślenia, ale jest czas przez rok, żeby się zastanowił również do wyborów, kogo za rok skreśli, bo ja szanuję każdego, każdy ma prawo do własnych poglądów, ale też trzeba obiektywnie patrzeć na rzeczywistość i umieć ją obiektywnie ocenić. A przede wszystkim nie można okłamywać społeczeństwa, a my mamy w Polsce niestety do czynienia z taką sytuacją, przepraszam, że znowu wracam do polityki ogólnopolskiej, że pan premier notorycznie kłamie i to jest dla mnie coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć, nawet jako osoba, która siedzi w polityce. Nie można okłamywać społeczeństwa. Nie będę mu już wypominał tej miski ryżu, jak mają Polacy się zachowywać, ale ludziom się należy prawda i informacja. A sytuacja w kraju dzisiaj jest bardzo poważna, jest dramatyczna, nie można jej koloryzować, w związku z czym trzeba ludziom mówić o problemach i o tym, co ich czeka, a nie ubarwiać rzeczywistości, bo to się, mam nadzieję, na tej władzy zemści. A w województwie jest szansa na to, że też otwarcie będziemy mówić o problemach również finansowych, bo to nie jest tak, że teraz nowa władza nagle rozwiąże w jeden rok wszystkie problemy, tylko trzeba po prostu pokazać, co mamy do zrobienia, jakie mamy możliwości i na co stawiamy w pierwszej kolejności. Panie Marku, ja bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Naszym gościom również dziękuję za to, że udało się nam spotkać. Pewnie do tematu będziemy wracać jeszcze nie raz, bo to jest na gorąco, na świeżo. I w takim razie zobaczymy, jak dalej będzie wyglądały losy naszego województwa. Państwu dziękuję i Panu Marku. Gorzej już było, będzie tylko lepiej. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia Państwu.